Jakie to fajne i zabawne. Zgadzam się i naprawdę dobre. Kola jest niesamowita. Ja też mam mnóstwo smakołyków. Patrzcie, jakie duże lody. Super. Smakują? Bardzo. Patrzcie, ktoś idzie. Gdzie? Wow, jak on fajnie tańczy. Taki przystojniak. I męski. Przystojniak? Patrzcie sobie na swojego tancerza, a ja tymczasem zjem te pyszne lody. Ej, co robisz? Kto ci pozwolił to jeść? Dlaczego na mnie krzyczysz? Oblizałem tylko kilka razy. To nie znaczy, że trzeba je jeść. Zobacz, Barbie nie tylko polizała, ale i zjadła. Co ty zrobiłaś? To były moje lody. Mam tego dość. Musimy rozwiązać ten konflikt w challenge'u. Wow, wygląda na to, że czeka nas poważna rozgrywka. Sprawdźmy szybko, co nas czeka. Może ustąpisz dziewczynie? Pewnie, podnoś pokrywkę. Jaki piękny kaktus. Co my z nim zrobimy? Ciekawe, czy jest ostry. Jak to boli! Po co w ogóle to sprawdzałam? Oczywiście, wszystkie kaktusy są ostre. Nawet nie musiałaś tego sprawdzać. Dobrze, że mam plaster, żeby uratować palec Barbie. Dzięki, Andy. Jesteś bardzo miły. Za wcześnie się cieszysz. Teraz musimy dowiedzieć się, co zrobimy z kaktusem. Bierzcie karty. Szczęściarz ze mnie, nawet nie dotknę go. A ja? Kurczę, muszę go polizać. To straszne. Uważasz, że lizanie jest złe? Ja będę musiała go ugryźć. Ale jestem dobrą przyjaciółką, więc ustąpię Emily. Dzięki, nie chcę być pierwsza. No ja też nie, zaczynaj. Przestańcie. Możecie po prostu zagrać i zobaczyć, kto pierwszy zje. Emily wygrała, więc zaczyna. Super, Emily, smacznego. Mam nadzieję, że nie stracę języka. Jak to boli? Mam igły w całym języku. To straszne, biedna Emily. Dajcie spokój, to nie był prawdziwy język. Dlaczego od razu panikujecie? Skoro to nie był prawdziwy, to musisz polizać kaktusa prawdziwym. O co się przyznałam? Mam pomysł, aby uniknąć ukłucia przez te okropnie długie igły, należy je po prostu zgolić. Są przecież specjalne golarki. Jak to boli! Igły poleciały na nas! Dlaczego to robisz? No i co? Kaktus bez igieł nie jest taki straszny do lizania. Gotowe! Barbie, twoja kolej! O, wiem! Fuu, to jak jedzenie trawy! Dlaczego wszystko leci na mnie? Po prostu masz szczęście. Ciekawe, co tym razem będziemy jeść. Wow, to moje ulubione Oreo. A teraz zobaczymy, kto spróbuje tego ciasteczka. Kurczę, nie będę nic robić. A ja mogę je polizać, to nawet fajne. Mam szczęście, ja będę je jadł. Może po prostu ukradnę ciasteczko. Stój, to dla mnie i Barbie. Mogę być pierwsza, proszę, jestem taka głodna. Dobra, jestem dżentelmenem. Dzięki. Najlepsze w Oreo jest białe nadzienie. Dobrze, że jest moje. Andy będzie jadł Oreo z moją śliną. To obrzydliwe. Nie dam rady tego zrobić. Ohyda. No zjadaj, takie są zasady. Jak? Smakowała ci moja ślina? Skąd się bierze ten smród? Wydaje mi się, że spod pokrywki. Co tam tak śmierdzi? To ryba, fu! Naprawdę obrzydliwa. Ciekawe, komu tym razem się poszczęści. Mam nadzieję, że mnie. Nie, nie chcę lizać ryby. A ja gryźć, to straszne. Mam naprawdę dużo szczęścia, jak fajnie. Na pewno nie będę gryzł pierwszy, niech Emily najpierw ją poliże. Dobra, dam radę. Jestem odważna i silna. O, skoro jesteś taka odważna, to dlaczego tak długo bawisz się z tą rybą? Przecież jest pyszna. Pomogę ci. I jak smakuje? Jak mogłeś? To jest obrzydliwe. Skoro pomogłeś mi polizać rybę, to ja pomogę ci ją ugryźć. I co, podoba się? Dobra rybka? Niedobrze mi, zaraz wymiotuję. Fuu, to za smród.
To wszystko przez Emily. To jest wojna. A masz! Co wy robicie? To nie ma nic wspólnego ze mną, ale mi przyjaciele. Tym razem ja chcę otworzyć klosz. Jaki wielki Chupa Chups! Fajnie, zobaczymy, komu uda się go spróbować. Hurra, mogę go ugryźć. A ja nie mogę go nawet polizać. Bo to ja będę go lizać. Ja zacznę. Jeszcze czego? Za długo czekałam, żeby spróbować czegoś pysznego. Więc ja będę pierwsza. Jakiś twardy ten Chupa Chups. Nie szkodzi, to nie potrwa długo. I tak dam radę go rozbić młotkiem. Co to ma być? Czy ten lizak jest zrobiony z metalu? Przestań się nad nim znęcać, zanim go połamiesz, zdążę go polizać. Ja też chcę go posmakować. To chyba troszkę potrwa. O, mam tego dosyć. Andy, pospiesz się, na co czekasz? Pomogę ci. Jeśli nałożysz tu lizaka, to zjesz go o wiele szybciej. O tak, to genialne! Ej, zostaw coś dla mnie, zjesz całego lizaka! Co za chciwus, prawie nic mi nie zostawiłeś. Ale dostałam pyszną gumę. Jaki duży balon, zaraz pęknie! Kurczę, nie mam dziś szczęścia. Dlaczego? Guma do rzucia na twarzy wygląda całkiem dobrze. Otwórzmy razem klosz. Patrzcie, dziewczyny, to Huba Buba. Wszyscy ją uwielbiają. Zobaczmy, komu uda się jej spróbować. Mam pecha. Szczęściarz ze mnie, będę ją żuł. A ja ją poliżę, to też nieźle. Mogę być pierwsza? Bo po twoim rzuciu nic mi nie zostanie. Dobra, ustąpię ci. Hurra! Wymyśliłam plan, jak polizać całą gumę. Właśnie tak. Ohyda, jest cała w twojej ślinie. Ale smakuje tak dobrze. Masz szczęście. Myślę, że twoja ślina zepsuła smak gumy. Fu, nie, nie mogę tego zjeść. Zwariowaliście? Znowu ja oberwałam. Z jakiegoś powodu nie mam co do tego dobrych przeczuć. Fu, to śmierdzący ser. Wszyscy go nienawidzą. Ja muszę go polizać. A ja ugryźć. A ja jestem jedyną osobą, która może po prostu siedzieć i na to patrzeć. Bo ten ser okropnie śmierdzi. Dokładnie. Jak mam go polizać, skoro nie mogę się nawet zbliżyć? Wiem. Po prostu zacisnę swój nos. Ser nie smakuje tak źle, to ten zapach jest okropny. Oczywiście, skoro zacisnęłaś nos, on musi oddychać. Fu, nie, nie mogę tego wytrzymać. Barbie, twoja kolej. Smacznego. Proszę, czy mogę tego nie jeść? Musisz, zjedz to. Dam radę, muszę, jestem silna. Dam radę. Fu, nie czuję się najlepiej. Ble, co za ohyda. Śmierdzi jak z kanalizacji. Słabo mi. Mnie też. Na kanale Hahanom zawsze znajdziesz najfajniejsze challenge. Subskrybuj go, aby mieć pewność, że żadnego nie przegapisz.